Kochanie, zrobię ci zdjęcie. Kurwa, wysiadł. Zawsze mówisz, że masz to robić. Ostatnio mówisz przykryć. A tu jest mało kwiatów. Woda w Egipcie jest niesamowita. Praktycznie wszędzie. Tak, świetne te wycieczki łajbą, naprawdę warto. Będąc w Egipcie sobie coś wykupić. 43 euro od osoby. 43 euro od osoby z lunchem. Tu okazało się, że musimy tylko dopłacić po 5 euro za, nie za ochronę raf, tylko za ten, za park. No, za park narodowy, jakieś tam wejściówka jest. Ty mówisz za, na ochronę raf, nie wiem. Słyszałeś, że na ochronę raf? Gościu powiedział? Słyszałeś, że to na ochronę raf? No nie, ale to powiedzieli za National Park. No, za National Park. Biorą tą kartę na ochronę środowiska. Fajnie. Kupa ludzi. Piękna pogoda. Przypomina mi się ostatnia wycieczka w Hurgadzie, jak płynęliśmy do Orange Bay. Bardzo podobnie to wszystko wygląda organizacyjnie i to kształtowanie terenu, woda, statki. No, ciekawe. Tu jest troszeczkę większy port. Okazuje się wykupione takie wstępne nurkowanie z butlą, z instruktorem i snorkelingowanie, także też będzie ciekawe doświadczenie. Sylwia też się zdecydowała, pomimo tego, że nie chciała na początku, przekonali ją, także no, ciekawe. Dobrze, Robek, nie skupiam się.
That was the finish. I can stay there forever. Wow. Wow. Oh my God. All right. I like it. Dobra, wylądowaliśmy z powrotem. No, znać tych żołnierzy. Wylądowaliśmy z powrotem, fajnie było. Ponurkowaliśmy nawet, nie Syluś? Jest nieprzewidziane. Nieprzewidziane nurkowanie z butlą. Myśleliśmy, że tylko snorkling, a okazało się, że było to w pakiecie, także jakiś przedsmak nurkowania na przyszły rok. Introduction. No, ale fajnie było i nie jest to jakieś trudne bardzo, polecamy. O, trzeba po prostu spokojnie do tego podejść. No, pomedytować 15 minut wcześniej. Tak, trzeba na spokojnie. Głównie chodzi o to, żeby ten uspokoić i przedmuchiwać nos w odpowiednim momencie i to właściwie tyle. Oddycha się mega, mega łatwo, no, ale przecież nigdy tego nie robiliśmy, więc mogę tak naprawdę powiedzieć, nie? Jakieś nasze odczucie. Dostaje się nauczce razem ze znakami wodnymi. Tak. Poinstruują podstawy, natomiast oddycha się mega łatwo i na pewno warto. Chodzi mi o oddech, chodzi mi o sam oddech. Niektórzy się stresują, więc no i którzy się stresują, oczywiście, że tak, niektórzy się boją wody, wiadomo. No. Każdy to potrafi. Ale warto, jak ktoś się nie boi wody i interesuje się jakimś snorklingowaniem, to wydaje mi się, że jest to dla wielu. Wykąpiemy się i spodziewam coś zjeść, Pawlo. Fajny dzień. Dziwny, ciekawy, trochę się źle czułem na tej łajbie, nie? No, taka właśnie fryzura jest odpowiednia. Nowoczesna fryzura przecież.
W ogóle te czaple są dupne tutaj, chodzące po trawie, patrzcie. Dudek wczoraj zapylał też po trawie sobie. To jakiś taki coś jastrząb, czy co to jest. I właśnie siedzi znowu. No. A wczoraj w ogóle widzieliśmy ośmiorniczkę taką małą pod molem, wieczorem. Dzisiaj muszę wziąć lampę, może będzie znowu. Kurde, ten świat tutaj, ta fauna podwodna jest fajna, chociaż mówią, że coraz mniej tych ryb. Może 10-20 lat temu było od groma więcej i przykre jest to, że my nawet jako turyści nieświadomie się przyczyniamy temu. Nie było. Krab duży zżerał małego. Jakieś małe jaszczureczki. Jakieś rozgwiazdy pod kamieniami. I na dzisiaj tyle, ale jest odpływ też, dlatego pewnie na przypływie ta mała ośmiorniczka, ona gdzieś tam miała lepsze dojście do szczelin skalnych, w których chowają się małe kraby i wydaje mi się, że na to polowała. Trzeba iść spać, tyle już poszło, także... Wow!